dzisiaj na zakończeniu drugiego treningu, bo dwie jednostki dzisiaj były, na zakończeniu drugiego treningu stałe fragmenty gry, czyli coś, co Mateusz Morzeń chyba lubi. Oczywiście, no jeżeli egzekwuje, to na pewno. Myślę, że bardziej są to strzały niż jeżeli dośrodkowania, tak jak dzisiaj to wyglądało. Ale na pewno, jeżeli jest szansa tylko, no to z chęcią je wykonuję. Jakiego typu zajęcia dzisiaj na treningu zostały przeprowadzone? Drugim? Na pierwszym i drugim, bo były dzisiaj dwie jednostki. Tak jest. Na pierwszym było siłownia na górne partie oraz koordynacja na salce, no i na boisku już tylko dziadek i gra na utrzymanie. Na drugim już czysto piłkarski trening, były małe gierki właśnie, też gra na utrzymanie, no i stałe fragmenty gry na koniec w obronie, no bo spodziewamy się, że na pewno Śląsk akurat to ma mocno wyćwiczone. Czy w takim razie już przygotowujecie się stricte pod mecz ze Śląskiem Wrocław, czy jeszcze są to ćwiczenia takie ogólne, jakby kontynuacja okresu przygotowawczego? Po części kontynuacja, po części już ze Śląskiem, zwłaszcza te właśnie stałe fragmenty były przygotowane już czysto do tego spotkania, a gierki no to oczywiście, który coś, co każdy zawodnik lubi i to było tylko czysto treningowe i przygotowawcze. Czy wyjaśniła się już sytuacja, jeżeli chodzi o pozycję twoją na boisku w nadchodzącej rundzie? Czy będzie to jeszcze jednak bliżej obrony, czy już bardziej pomoc? Znaczy pewnie zależne jest od zdrowia, jeżeli konkurenta, na przykład Kendiego, a ogólnie, no jeżeli rozmawiałem z trenerem, to miałbym być już przesuwany wyżej w tej linii pomocy, a na której pozycji, no to już to jest dla mnie mniej ważne, jeżeli tylko będę grał, to na pewno wolałbym w pomocy. I pewnie kibice mogą liczyć, że jeżeli będzie sytuacja do strzału, na przykład ze stałego fragmentu gry, to Mateusz Morzeń często będzie podchodził do piłki. Jasne, jeżeli będzie okazja tylko bliżej bramki na oddanie strzału, to jak najbardziej. Myślę, że będę do tego wyznaczony. Jeżeli tylko będę na boisku, to na pewno będę się starał powtarzać, póki co na meczach to wychodzi. Akurat tak się składa, że ta wyczekiwana runda wiosenna rozpocznie się meczem na Inea Stadionie, czyli przed własną publicznością. To chyba dla was duże wsparcie, że będzie was więcej, po prostu więcej zawodników, bo nie tylko na ławce, nie tylko na boisku, ale także na trybunach. Myślę, że kibice są ciekawi i na pewno na pierwsze spotkanie przyjdą w licznym gronie, ponieważ sama czysta ciekawość, myślę, aktualnej naszej formy po przygotowaniach jest ciekawa, także dla nich na pewno jest to jakieś tam pierwsze zobaczenie naszej sytuacji, jak to wygląda. Jeżeli to dobrze wypadnie, to na pewno sprowokujemy to, że będzie na następnych meczach więcej osób.